Cześć moi drodzy, ja jestem Amator, witam w kolejnym odcinku z The Crew 2, moi drodzy, znajduję się na jakimś dachu świata. Leciałem sobie samolotem, teraz sobie zjadę samochodem. I cóż dziś, moi drodzy? Nie mam pojęcia. W każdym razie chyba pójdziemy sobie, tak mi się zdaje, że pójdziemy sobie w offroad. To mi się właśnie podoba w The Crew. Możemy się zmieniać jak chcemy, samochody, samoloty. No, możemy na samolot wskoczyć. Znowu na łódeczkę. Proszę bardzo, nie ma problemu. Możemy sobie podjechać tam, wiecie, wskoczyć sobie na samochód zaraz. A tu nie wskoczę. Także co dzisiaj? Mam prędkość jakiejś, no dobra. Co dzisiaj? Nie wiem, jakiś offroad może sobie zrobimy. Dawno nie było offroadu, nie wiem, lubił, ale coś trzeba robić. Kopalnia, ucieczka, może nie. Chodźmy sobie do offroadowej krainy. Bo nowa dyscyplina jest. Zobaczymy, co w offroadowej krainie. Rally Cross, proszę bardzo, mam do Rally... A, to wszystkie już mamy, no dobra, trzy tylko są, dobra. Raid, Motocross i Rally Cross, okej. Po co mi samochód, kuźwa? A czy motocykl? Trzeba, kurde, przetestować. Mam oczywiście do Rally Crossu, mamy... Exit wygląda fajnie, powiem wam. Mam oczywiście Forda. Forda mamy. I zobaczmy. Odjedź do góry. Oddal to, dobrze. Right, dobra, szlak na Waho. Podróż. Zróbmy sobie dzisiaj offroad. A, to mi się samo zmieni. Co mi wybierze? KTM-kę mi wybrało. Może być. Może być KTM-ka. Dobra, zobacz, dzisiaj będzie offroadował, dzisiaj będzie w piachu. A ci będą nogi boleć, jak będziesz tak stać. Dobra, ci samochód z motocyklem się będzie mierzył. Już wygrałem. Ja tam, dobra. Kaktusy, uwaga. Ja widzę, kaktusy rozbrajam, rozwalam głową normalnie. Znaczy, o, pojechał, patrzcie, skupany. I nie wiem, czy ja dobrze. A to jest właśnie offroad, że możemy wybrać sobie... Ale jestem upaskudzony, patrzcie, kurde, mam nawet mi się tylko brudzą. Że możemy sobie różnymi drogami pojechać. Dobra, teraz tam tą stronę. Nie jest to najszybsze. A tutaj jakoś musimy odbić w prawo. Żeby tutaj podjechali, proszę bardzo. Dup. Połamane nogi mamy. O, nitra albo ja jestem... Kamera jest za bardzo w dół jak dla mnie. Tak mi się wydaje, wolę popatrzeć trochę bardziej do przodu. Ale nie mogę zmienić. Dobra, teraz tam. Tak, spróbujemy sobie wypróbować dzisiaj wszystkie te nowe odblokowane czynności do zrobienia. I w drzewo. Jaki to jest zjazd? Jak to się... Halo? A tu? Dup. Dobra, ale szybko mamy. Szybko, bo zaraz będzie gonić. Pachmyta. Ta.
Teraz tam, okej. Okay. Domet, dobra. Także ostatnio był właśnie cały dzień poświęcony, znaczy przedostatni odcinek, który tam był, to poświęcony właśnie wyścigom ulicznym. Dzisiaj się poławimy na piachu. Ledwo trafiłem. Ledwo trafiłem! Oh yeah! Zawieszenie skrzynia nie było ustawione, dajmy sobie od razu. Fantastycznie. Jakie mamy dalej wyścigi tutaj? Co to było? Co tu mamy? Skok ziemia. Niekoniecznie. Rally cross? Ride? A tu mamy Mercedes, zawody Mercedesa, dobra. A motocykle są jakieś? Nie widzę właśnie żadnych motocykli, same rajdy. Tu mamy jakiś w Las Vegas coś, a to jest chyba street. Harley Davidson właśnie, mamy wyścig Harley'ami. Ale nie mam nic motocyklowego, kurde. Dobra, dawaj Rallycross. RX-em na torach się pościgamy. It's rare to know exactly when the sport began, but for rallycross, we know it down to the hour. February 4th, 1967 on TV. The sport was literally made for television. Talk about visionary. Now let's carry on that tradition. No, rallycrossy zawsze były widowiskowe. Dawaj! Ciężko mi zobaczyć w rallycrossie samochody takie, wiecie, kurde, Lancia, kurde, Stratos, Minia teraz, Delta. Zawsze były właśnie takie kompakty, typu właśnie Citroen, Clubman, może Fordzik, jakiś Peugeot ewentualnie, czy drugiego, ale nie Delty, kurde. Wziąłem sobie Jokera. Nie wiem, czy muszę Jokerem jechać. To jest teraz dla mnie zagadka, czy tutaj uwzględni Jokera. Jakby ktoś nie wiedział, w rallycrossie robiąc kółeczka trzeba jechać jedno kółko w wyścigu, trzeba przejechać taką dłuższą trasą, tak zwany Joker. Bo inaczej cię wypierdzielają, bo inaczej dyskwalifikacja. Trzeba po prostu przejechać sobie jedno kółko. Czy to będzie pierwsze, czy będzie ostatnie, którekolwiek, nieważne. Trzeba przejechać. Nie wiem, czy to jest właśnie uwzględnione tutaj, żeby Jokerem jechać. Mamy nitro, także ja nie wiem. W każdym razie jest dobrze. Dobra, możemy teraz jechać normalną trasą. Nie wiem, czy to jest Jokerem teraz, tego co tak... To też nie była zbyt krótka trasa. Ten przejazd nie był zbyt krótki właśnie na tym rozwidleniu. Ale Jokera chyba nie ma jako takiego zbytnego, z tego co to już mi się wydaje. Dobra, ostatnie kółeczko. W rallycrossie chyba też nie spotkałem się takimi rampami też. Też nie widziałem żadnych transpisach tych ramp. Bardziej właśnie tak po płaskim, ewentualnie jakieś takie hopki z piasku czy górki, ale nie rampy. Także to chyba też inwencja twórców gry. Ale auto trzyma się drogi bardzo fajnie, ze względu na nawierzchnię, czy to asfalt czy shooter. Jakkolwiek. Jej, rallycrossowy mistrz. Zostawcie moje lucy.
Modus sterujący i skrzynia biegów. Dawaj, dawaj, dawaj mnie to. To 4, dobra. Dawaj dalej, robimy dzisiaj offroad. Monster Trakia tu mamy, dobra. Tutaj mamy dalej Ray Trail od powodzi. O, przez widzę, będzie przez. Przez wodę. To jedźmy. Dobra. Bayou, zmienił sobie pojazd na jeepka tym razem, Wranglera. Drive on land and it's faster. And mix and match to make your best time. And try not to get the car too dirty. Yeah, dobra, spoko. I przez bayou będziemy jechać, przez bagno. 3, 2, 1. Brum, brum, co? Brum, dawaj, dawaj, dawaj. Kupię sobie tego Peugeota, bo wygląda fajnie, a mi irytuje, że jest szybszy. A tylko na początku, już na razie. Oj, 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 ciemno! Ciemno! Nie utopię auta? Chyba nie. Sobo chlapie do wodę. Nie upierdziel auta, co? Pewnie. No, pojedźmy sobie teraz drogą może. Trafmy w drogę. Milimetry, dawaj. Dawaj. No i gdzie będzie następny? Gdzie jest następny? Halo. Droga, dobrze. 50%, dobra. Trochę okomalnie przez wodę przyjechać, przez bagno takie po prostu, nie woda. Gdzie będzie coś śmiesznego, a tu nic. Dobra, wyłączy mi prąd. 20%. Znaczy 20 sekund, 17, no. Dobrze jest. Gdzie teraz? Gdzieś tam, okej. Okay. Meta tak jest. Kilometr, okej. Okay. Mógłbym przekać sobie w środku i się nie upierdzielić. Nie bardzo wiem jak szeroki jestem. Ale zrobimy sobie sobie, żeby się wpadnę. Taka meksykańska, okej. Okay. Tutaj gdzieś będzie mur z trumpem panem, nie wiem. Pan trup mówi, że będzie mur na granicy, a nie wiem czy to jest... nie, no chyba nie. Ja robię. Meksyk za bardzo na północ, żeby tutaj była to tylko zatoka. Rdzeń i skrzynia biegu, fajniutko. Dobra, i dalej lecimy. Co tu mają ciekawego? Dobra, wyłącz mi ten znacznik, bo... Dobra, usuń znacznik. Coś tu jeszcze jest. Co tu jest? Co tu jest? Co tu jest? Co tu jest? Mamy dalej. Tutaj mamy raid. Raid. Rally? Tyle? Tyle. Dobra, zróbmy. A widzę, że już się tutaj ktoś ściga. Już nie. Dobra, gdzie będziemy teraz jeździć? Ale wyciągarki nie ma ten samochód, nie założyłem, że miał.
A, z górki jedziemy, fenomenalnie. O, łoś, ale łosiu. Ty jedziesz w prawo, jadę w lewo. Zobaczymy, czy będzie szybszy. O i drzewo, minąłem drzewo, fajnie. No i chyba ja. Ja nie trafię w drzewo. Centralnie. Cała przewaga poszła. Dawaj. Cała przewaga już nie ma. Było nie ma. Teraz cię złapię. Czekaj, tylko wyjedziemy gdzieś na prostą. Nie po kwiatkach. Dobry. Oj blin, kto postawił kłody w poprzek drogi? No, pojechał drogą, nie wiem, kto będzie na tym lepiej. Aha! Znajdźmy drogę. Nie, droga jest tu. Tak widzę, w szczerym poru zrobił to. O, chłopaki. Pół minuty tak zmociłem tutaj, to dobrze. Jadę tymi strzałkami, no nawet są pomocne chyba. Uchodzi, trafiłem w rampę. Na kraju mu trafił samotne drzewo, to jest cały ja. No dobra, no siema. Nikogo nie ma, super, nikogo tu nie ma. Ech, to po co ja to robię? Po co ja to robię, tu nikogo nie ma. Dawaj dalej, osiągi więcej hamulce, dobrze, i opony. Wszystko na zielono, okej. Okay. Lecimy dalej z offroadem, zrobimy jeszcze dzisiaj cały offroad może. Wstępny, na razie. Dobra, mówię rallycross teraz. Trochę w bezdrożach, trochę po torze. Nic mi nie powie dzisiaj. No nic mi nie powie dzisiaj przed meczem. A przed meczem, przed wyścigiem. No dobra. To jest... Czemu tam była skocznia narciarska? This just in. British-based oil company American Petrol has announced that the TV rights for their annual race have finally been sold after an intense bidding war. Every year, as you know, the fan-favorite race features a different course. This year, we're here in beautiful Utah, where the race organizers promise a special surprise. See that? This is one race you're going to be sitting out. It's my time to shine, which means you get to watch as I show you how it's done. That might not be fair, but life isn't always ty chamie, ty dziadu. Sometimes you just have to wait your turn. Thanks for understanding. I knew you would. It's my time to shine. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Who does this guy think he is, telling us we can't race? You know, that's an excellent question. I say we race anyway. Right? What's he gonna do, ground us? W sumie. Dobra, to ścigamy się z szefem ekipy tutaj, dobra.
Ja nas wykiwać, nie? Bo telewizja przyjechała. Dobra, spada, jedzie tu. Poprawiam. Nara. O, chyba nie. O, ciekawe, czy skoczymy ze skosi. O, ale by było fajnie. Jeśli tylko skoczy narciarskich, tutaj w Salt Lake City. No chyba nie. Nie wiem, jak on się nazywa. Nie wiem, kto... On jest chyba we Fieście, w tej nowej, nowej modelu Fiesty RS. Będzie tak, skaczemy ze skoń... O, ale będzie, kurde, pani, dawaj to. Dawaj to. No nie! Dawaj! Teraz już kończą mi się obroty. Dwa kółeczka, dobrze. Aż obroty kończyły. Wie, że mam być tym pierwszy, oni mają nawet nie wiem, sekund za mną są. A to ja panem w pościg na zjeździe z tej skoczni. Trzeba zwolnić, bo tam będzie hopka z spodu. Przy tym, przy zeskoku, nie zeskoku, tylko tam gdzie belka jest. Dwie sekundy, dobra. Nawet nie używam tego, bo nie nitra. Choć chyba jestem z przodu, pani kolego. Niech Wade mnie goni. Wade Wilson był. Dawaj. I obroty się kończą. I co? Kurde, szefie, i co, i co? Parówczak. Gdzie jesteś? O, jedzie, ten, o tutaj, ten, o, ten, co my, o. Ten blok ma taką furę, kurde. Tylko furnika. Też chcę. Filmik, oho. No TV cameras where we do our best work. Mother Nature sees what we're doing, and that's enough. I don't need to be a rock star to feel good about what I'm doing. You want stars? Come with me on a night drive in the desert, and I'll show you the biggest night sky you've ever seen. That's what I'm talking about. Competition for its own sake is nice, but it doesn't get you anywhere. As far as I'm concerned, people go. Come out with the most points. And once you're okay. On top... Fajniutko. Lepszego, coś lepszego, 107, dobrze. Ford to był, gdzie są Ford? Jest Ford, panie Fordzie. Nie. Focus RS, a to jest chyba Fiesta. To jest do driftu, nie. Do drag race'u, nie. Do edycja Ride Rally, nie. Mamy... A nie, to jest Focus RS też. Chyba, tak, tylko że w 2016 roku, okej. Okay. Za pół miliona, ciekawe. Jeszcze jest Fordów, Focusów? Nie. No nic, nie mam pół bańki na razie, mam pieniążków mało. To czekolada gorąca. Po dniu latania... Po dniowy słód od kwatery freestyle. Gdzie jest kwatera freestyle? Co mi tu południowy wschód? Gdzieś tutaj. Ale by tam mi pikało, piko mi tam co. Gdzieś tam. To nie jest sobie bardziej offroad niż rally cross. Właśnie.
Ale do wyścigu nie na twardy teren. Północny, wschód, nie południowy, okej. Okay. Gdzieś po drodze do kwatery. To pika szybciej już. Kurde, mamos. Kurde, tak pod górę wjeżdża, co? Kaj, jesteś, skrzyneczko. Gdzieś tam, gdzieś blisko. Halo, leleń. Kondor, dawaj kondora. A, zaraz to znajdziemy, tylko sobie zrobię zdjęcie kondorowi. Gdzie jest ten ptak? Gdzieś był. O, jest tam. Cześć, ptaszki. Gdzie to jest? Nie widzę nic kolorowego. Kaj to je, halo. To jest z powietrza gdzieś. Wiecie co? Tam jest! Ale nie tym. Ja jechałem rallycrossowym, właśnie rallycrossa. Wali w krzokach gdzieś. Tutaj, kurwa, jest. Tym szukałem, to tym sobie zbiorę, nie? Jakaś część do tutingu. Wizualne opony. I maska wpadła, no dobra. Panie Kojot, czy pan tu jeszcze gdzieś jest? Bo tu był Kojot, gdzie tu sobie nieść. Kurde, jak to fajnie wygląda. Był łoś. Nie widzę nic małego. Żadnego pieska nie widzę. Nie. No trudno. Próbuję się gdzieś znaleźć. Wpadł kondor. Przydałby się jeszcze. Kojot! Ale też może kiedy indziej, tak? W tym odcinku to było tyle, moi drodzy, mam nadzieję, że miś jest grzeczny dziś. Dawaj, misia. Jest miś. Tak, chciałem... Gdzie jest miś? Na koniec miś będzie. Gdzie jest miś? Halo, misiu. Misiu, misiu, misiu. Kaj niedźwiedź. Tam jest. Dzień dobry, niedźwiedziu. Także 15 tysięcy wpadło i to by było na tyle w tym odcinku, tak mi się wydaje. Także dzięki, a widzimy się w kolejnym materiale. Na razie i pa!